Witaj, myszki z Citroën Travel, w kolejnym odcinku z Horizon 4 na wakacji Fire Rises. Jako Japonia. Tak, doszło do wojny o Tajwan, ponieważ Amerykanie niestety umarli. I jak sami widzicie tutaj, tacy jedni się pojawili i to nie wygląda zbyt miło. Biden, możesz umrzeć. Więc póki co naszym planem jest po prostu obrona. To jest coś takiego, że mamy tą całą misję. I jeżeli uda nam się, to fajnie. Ale oczywiście jest coś takiego, że nasi wrogowie też są dosyć mocni. Więc nie wiadomo, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie, ale mało prawdopodobnie, żeby było miło. Dobra, więc póki co wyślijmy z tych rzeczy na odpowiednie miejsca. Tak, wy idziecie do kraba, a wy idziecie tutaj. Okay. Więc naszym strategią obronną jest po prostu ciągła obrona. Tutaj no będą wysyłali co chwila. Też możemy zainwestować w systemy obronne. Ok, i znowu tutaj są. Tutaj musimy po prostu tutaj odesłać jakiś jednostek. Stało. Ok, no niestety nie mamy gun power odpowiedniego. Okay. Wysyłamy jak najwięcej. Tutaj oni się niby bronią. Czekajcie, którą bitwę, którą mamy? To jest ta. To jest jakaś inna. Okej, może się uda nam wysłać jeszcze ciężarówkę tutaj. To jest naprawdę, to jest trochę taki jakby bug graficzny, więc trudno mi określić, co teraz jest. Okej, jak to wygląda? Operation Stone Ocean. Co mi się podoba. Ale nie mamy zbytnio political power. Okej, Arm Islam is Freedom Fighter. Defend Taiwan! Więc po prostu dostajemy bonusik przeciwko temu. Wydaje mi się, że powinniśmy trochę nabijać sobie tych. Okej, spróbujmy sobie. Okej, też te rzeczy. Oj. No właśnie o to chodzi, że co chwila musimy się tym przejmować. Okej, zwiększyliśmy tutaj Kimen Sunrise Operation. To jest nasz region. To jest takie trochę nie. Albo możemy zrobić sobie. I co tutaj? Możemy porobić. Defense weźmy sobie. No nie mamy odpowiedniej ilości tego. Okej, dobra, jest, widzę zielone, ale koniec końców nie widzę. Teraz atakują to. Mówię, to jest coś takiego, że trudno określić, w którym miejscu dosłownie atakują, bo zbugowany jest widok prowincji. Okej. Chodzi o to, żeby się nie desantowali na nas, ale jak widzicie po zaciekłości, jakiej oni się desantują na Tajwan, to wydaje mi się, że AI w ogóle nie myśli o to, żeby się desantować na nas. Plus taki. Minus taki, że to oznacza, że na nas będzie się ciągle, na Tajwan się ciągle desantuje. Okej. Które to jest? To jest artylerią, czyli to jest to na dole.
Okej. Oba miejsca padają. Podoba mi się to. Dobra, wysyłam was tu, wysyłam was tu. Trudno mi określić, które bardziej pada, bo oba są na czerwono. To jest bardzo, ale to bardzo intensywna walka. Tutaj mamy oczywiście te rzeczy, ale nie mamy political power. Ponieważ kto by pomyślał, że fajnie byłoby mieć political power. Okej. Ile mamy tego? Mamy tutaj. Jest tutaj force. Okej, szybko tutaj wysyłamy jakiekolwiek jednostki. Okej. Dobra, jak zwykle wysyłają tutaj mnóstwo tych. Ile my już w ogóle w tej wojnie straciliśmy? 16 tysięcy do ich 100 tysięcy! Okej. No to jest pewna różnica. No, w powietrzu to tutaj nas niszczą, ale ja wybudowałem 12 anti-air guns. A tutaj, no to nie powiem, ale nie jest tak też dobrze. Wiecie co, może sobie będziemy tylko w tym miejscu. Oni i tak tutaj ciągle nas atakują. Stąd. Okej. To, że Tajwan tylko broni tej części wyspy, mnie najbardziej denerwuje, bo jak sami widzicie, tutaj dosłownie wszystko nas atakuje. Outdated equipment. Fajnie. Może to wyłączmy sobie. Ale fajnie by było też, jakbyś też 16 dywizji nas nie atakowało. Okej. Wiecie co? Wyłączę. Włączę obronę północy, dlatego że tam to totalnie nic się nie dzieje. Taipeju, bo dosłownie tam się nic nie dzieje. I wyślę wszystko na tą prowincję. Okay, jak to wygląda? Owo, infantry expert, bardzo fajnie. Straciliśmy jedną dywizję. Okej, zróbmy sobie to. Jeszcze 144 dni. Tylko 144 dni. Tylko. Okej. Brońcie się dalej, moi dzielni samurajowie. Okej, coś tutaj możemy? Możemy to wybadać. Dobra, coś tutaj jeszcze możemy? No, możemy sobie już przed czasem. Dobra, brońcie się. Brońcie się, jakby życie od tego wasze zależało. Okej. Super, wysłałem tam czołgi, ale one zostały zaatakowane w międzyczasie. Okej. Dosłownie nic nie możemy zrobić. Możemy zrobić war propaganda przeciwko nim. O, strzelają czymś. No, okej, okay. Możemy airred zrobić. No to zróbmy. Niech poczują ból, jaki nam sprawiają. Okej. Okay. Dosłownie wysłaliśmy prawie całą naszą armię tam, więc to jest coś takiego, że więcej już zbytnio chyba nie możemy tam wysłać.
Okej. Kiotki. Tak, ślicie jakieś czołgi, myślicie tutaj. Dosłownie to, co nas atakuje, a po prostu wsparcie powietrzne, a my, jak sami widzicie, go nie mamy. To czemu? Ale jak to wygląda z tym? O, jedną flotę to kompletnie już nie mamy. Czy możemy cokolwiek zrobić z wami? No, wy się po prostu nic nie robicie. Okej, okay, coś tutaj jest. Nie, nie ma. Dobra, musimy się bić dalej. Bijcie się dalej. Do boju. Nie poddawać się. Wszyscy na ten jeden port. Jak jeden mąż macie tam stanąć. Okej. To Sonia. Sonia nie atakują tylko ten jeden port. My będziemy musieli go bronić jeszcze przez 60 dni. No powiem szczerze, mnie tak bardzo kusi, żeby dać te 100 sobie. I wiecie co? I przynajmniej na to, bo ja chciałbym przynajmniej zobaczyć, o co chodzi z tym. Bo jak mówię, nie jestem w stanie wyprodukować więcej z siebie political power. I naprawdę nie wiem, co to da. Inman operation fails. Musimy posiadać Kinman. O. Wiecie co? Nie. Tak bardzo, jak mi się wydaje, nie uda nam się. Nie uda nam się zdobyć Kinman. Okej. Okej. Jakieś rzeczy. Mamy tutaj kolejnych. Tutaj próbujemy coś zrobić, tylko że nie powiem, nasze wojska to tak ledwo co tam są w stanie porobić. Okej, okay, no na aggression party to raczej nie. Czyli Gronkai jest w trakcie wojny? Gronkai raczej już nie istnieje. Okej. Okay. Tutaj wysyłajcie kolejnych. Dosłownie to jest symulator obrony jednej prowincji. Nic więcej. Oj, wysłali większość naszych tutaj broniących, ale przyjechali z powrotem. Mwahaha. Dobra, co tam możemy porobić? Możemy tutaj zaatakować. Wiecie co? Dajmy już sobie ten 500 political power, bo chodzi o to, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. O. Okej. Przez przypadek tak wyszło. Dobra, więc tak, udało się. Więc o,
i uda nam się wyzwolić to. Więc tak, udało nam się. Wygraliśmy wojnę. Jej. No, powiem szczerze, to było takie trochę ciągle robienie tego samego. I wyzwoliliśmy tam. I dzięki temu odblokowaliśmy nowy Focus Tree. Więc tak. The New Primary Electric. Ok. Więc próbowali zabić naszego ministra. Preserve the Coalition lub each of to his own. Możemy to zobaczyć? Co to nam da? To jest, że Leap to Prosperity. New leader of the free world. No tak. Room of Democracy. O, tutaj jest. O, nie mamy tamtego. Oj. Nie mamy? O, a tam było kilka celów, które były fajne. No nie, no. Wiadomo, że... Preserve the College. No, przecież my się rozbiliśmy. Snap election. No nie, pójdziemy z tymi. Okej. Zaraz. Dobra, no pójdziemy z tymi. I co teraz? Reserves one. Czyżbyśmy mieli jakieś rzeczy? Co musimy zrobić, żeby to zrobić? Bo nam się zblokowało. Czekaj, może musimy poczekać na coś? Bo nie widzę, żeby było coś, co by nam zblokowało. A nie mogę tego kliknąć. Okej, zróbmy sobie na razie to. Za chwilę zobaczymy, o co chodzi. Może trzeba po prostu zrestartować sobie save'a. Wiecie co, zapiszę sobie na wszelki wypadek. Okej. Więc tak, dzielni żołnierze japońscy obronili wyspę. Była to bardzo ciężka praca, dlatego że w głównej mierze mieszkańcy wyspy nie chcieli nam pomagać. Ale udało nam się. Udało nam się podbić. Znaczy się podbić. Pokojowo przejąć kontrolę nad Tajwanem. Okej. Patrzę, co tutaj. Tak trochę wyspy się pomniejszyły. Dobra. Pójdźcie tutaj. No nie, no fajnie było. Zazwyczaj w takich modach to są takie wydarzenia, więc fajnie. Fajnie, że udało nam się to obronić. Okej, snap election. A, tak. For the people, for the future. What? Nie, what? Nie udało nam się tych wygrać? Jak? Nie, 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 nie. No tak, CDP. A, bo się wkurzyliśmy na naszych sojuszników. Okej, dobra. Myślałem, że to nadal idziemy w tych takich, wiecie, tych dziwnych ludzi, ale na szczęście nie. Dobra. Czyli Social Liberal wygrali, nie Yushin. Różnicy większej nie ma. Dobra, Story JSP. No tak, tutaj mamy jakieś... jakieś rzeczy. Zelenski reacted. No. I czekajcie, my mamy... Tak, robimy sobie tutaj cel narodowy. Asian Cold War is ongoing. Jakaś wojna, zimna wojna? Ciekawe. Nie powiem. Dobra, póki co chyba się przydało, żebyśmy tutaj sobie poszli na razie w to. To może nam trochę w miarę nas wzmocnić. No tak, 21 dni. Okej.
Ale na razie ładnie to wygląda, nie jest tak źle. Udało nam się obronić Tajwan, więc co teraz może pójść nie tak? Nie wszystko. Ciekawe, czy teraz w Chinach czegoś tak coś się nie stanie, bo wiecie, bo w sumie my tutaj zawiedliśmy. A no tak, Wang Yang teraz rządzi. Czyli przez to ich lider został zmieniony. Myśleli, że wygrają z nami. Nie wygrali. I tutaj mamy jakieś rzeczy. Support Vitamin Scream. To możemy zrobić. Green's Influence. Okej. Okay. Będziemy zwiększać wpływy. Aż wreszcie One of the Following Must Be True się uda. No tak, no to w takim razie symulator klikania będziemy mieli. Dobra, tutaj sobie dodajmy. Póki co może się uda nam tutaj zdobyć. Tutaj Myanmar. Nigdy nie potrafię powiedzieć. Birma powoli się zwiększa. Tutaj mają. India jest pro-Japanese. Dobrze. Tutaj. No, część jest. Czyli co? Będziemy musieli w głównej mierze w Birmie zwiększać, czy co? Dobra, ulepszyjmy tutaj rzeczy i to możemy sobie też ulepszyć. No, powoli tak będziemy już zwiększać nasze możliwości wojskowe. Ale pytanie jest takie, od ilu można zapraszać ich? Bo powiedzmy sobie szczerze. Okej, okay, Central America. Okej, okay, widzę, że w Tybecie coś się dzieje. Tego nie, w ogóle nie produkujemy. A, nie produkujemy tego. Helikopter. Armor SP. Czym jest Armor SP? O, tutaj jest utility helikopter, teraz zauważyłem. Kto by się spodziewał? Dosłownie nie wiem, czym jest Armor SP, ale zgaduję, że znowu gdzieś go mamy. Co? Nie. No, no gdzieś to musi być. No nie wiem gdzie. Znowu. Dobra, zwiększmy tutaj naszą popularność. Jest pytanie w takim razie, co zrobić, żeby oni w ogóle byli z nami? Dobra, socjaldemokraci, dołączcie do nas. Okej. W głównej mierze to po prostu klikamy po kolei. Można byłoby najpierw tych porobić, ale nawet nie wiem, jak zaprosić ich. Tutaj jest coś takiego, że możemy to dopiero zaprosić, kiedy coś tam się wydarzy. Tak brzmi trochę, że musi być najpierw jakiś tam cel zrobiony. O właśnie, na przykład to, żebyśmy później mogli. Our American Court. Trochę mnie boli to, że część poprzednich celów narodowych została zablokowana. Była dobra, tylko że nie mielibyśmy tam siły, political power, żebyśmy cokolwiek z niej zrobili. Czyli jednak lewica powraca do władzy. Okej. Okay.
Tak, będzie dana konstytucyjność zachowana, praworządność. Ale w głównej mierze to ja bardzo chętnie bym chciał, żebyśmy tutaj zaprosili już ich, tylko że... Tutaj... O, mówiłem, że uda nam się to zrobić. Okej. Co możemy tutaj robić dalej? No, tutaj zwiększać te 15%, no tutaj już są po równi. Wiadomo, że to nie będziemy mogli robić, jeżeli byśmy mieli już, nie wiem, jakieś 100% czy coś takiego. Na razie sobie tutaj róbmy, ale myślę, że na tym zakończymy. W kolejnym odcinku będziemy ogarniać te rzeczy. Jak sami widzicie, jest tego mega, mega dużo. Co możemy w ogóle zrobić? O, możemy zaprosić! Zapraszamy was! I zobaczmy przynajmniej. A, i Indonezja może przejąć kontrolę. Super. No. Mogą przejąć kontrolę. Bardzo mi się to podoba, że z łatwością po prostu mogą to zrobić. Dobra, w takim razie my będziemy dalej to kontynuować. Tutaj są jakieś takie rzeczy. Tutaj takie rzeczy związane z nami, my to będziemy chcieli ogarnąć to. Dobra, ale to zobaczymy w kolejnych odcinkach. Był z nami Dragon w modzie Fire Rises, jako Japonia. No to, cześć!